To jest telewizja w Polsce.pl, kolegium redakcyjne, w zasadzie międzyredakcyjne. Dzisiaj pytamy od lewa do prawa o opinie w najważniejszych tematach, kwestiach mijającego tygodnia. Taką bardzo smutną wiadomością, poruszającą wiele serc wielu Polaków, była śmierć naszego rodaka w Wielkiej Brytanii po stwierdzeniu przez medyków tamtejszych brytyjskich, no ale potem orzekli w tej sprawie także medycy w Polsce. Śmierć pnia mózgu była stwierdzona, natomiast czy upoważniała ona medyków do tego, by odcięli tego człowieka od pokarmu i wody, to już pozostaje kwestią bardzo sporną. Czy takie prawo miała rodzina, czy wreszcie państwo polskie zrobiło wystarczająco dużo, bo zaangażowało się w tę sprawę, by Polaka do kraju sprowadzić. Było orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie, które stwierdzało, jest zgoda na transport naszego rodaka do kraju. Były opinie medyków z Polski, którzy nie zgadzali się z opinią medyków brytyjskich. Zgadzali się w kwestii śmierci pnia mózgu, ale nie w kwestii odłączenia tego człowieka od aparatury. I wreszcie nadeszła informacja o śmierci naszego rodaka we wtorek po godzinie 16 dokładnie. No i teraz pozostaje pytanie, jak wypadł w tych działaniach polski rząd. Przypomnijmy, że takie ekstraordynaryjne działania były podjęte, bo temu człowiekowi, panu Sławomirowi, został nadany dyplomatyczny paszport. Jak patrzymy na te kwestie, jak patrzą na te kwestie nasi goście? Stanisław, przepraszam, Eliza Olczyk, Jacek Liziniewicz, Krzysztof Świątek i Bronisław Wilczteń. Witam raz jeszcze. I o opinię w tej sprawie poproszę na początek Bronisława Wilcztajna, który był jednym z tych, którzy podpisali taki apel, o ratowanie Polaka. Inicjowaliśmy ten raport. Otóż ten raport, apel. Ta jest wstrząsająca ta cała sprawa. Ja nie jestem wcale przekonany, czy tam ta śmierć mózgowa została tak jednoznacznie zaakceptowana, ale to w tym wypadku nie ma znaczenia. Uderzające jest, czy też ma znaczenie mniej jednoznaczne. W każdym razie uderzające jest, że szpital w Anglii, sąd angielski tak bardzo upierał się przy tym, żeby tego Polaka zabić. Bo de facto chodziło o, przecież o pozbawienie żywiania go sztucznego, podawania mu żywności na polu, to oznaczało śmierć. I pomimo tego, że polskie władze zrobiły wszystko, co możliwe, nawet odbywały się do wybiegów, no bo próba nadania mu statusu dyplomaty, no to był wybieg oczywiście, po to, żeby go ratować, a nie wiązało się to z żadnymi kosztami dla Anglików, to ich upór w tym, żeby nie pójść na rękę Polakom, jest tutaj bardzo, że tak powiem, znamienny, znaczący. I no tutaj jest cała seria spraw, można by dużo mówić o tym, co to wszystko znaczyło. Jeszcze przypomnę, że uzasadnieniem, dla których sąd angielski nie zgodził się na transport do Polski, było to, że ten człowiek może umrzeć w trakcie transportu. A więc po to, żeby odmówić mu szansy na ratowanie jego życia, bo polskie władze, polscy medycy stwierdzili, że istnieje taka możliwość, dlatego skazać go na śmierć, dlatego że w trakcie transportu on może umrzeć, no to brzmi trochę jak ponury żart, czarny humor. I tutaj podstawowa sprawa dotyczy tego, znaczy słyszeliśmy często o tej uporczywej terapii. Tam nie było żadnej uporczywej terapii. Tam chodziło o coś takiego, ten człowiek mógł funkcjonować w domu przy podłączeniu do odpowiedniej aparatury żywności, która by go żywiła. Tutaj jest dominująca pewna postawa, którą widzimy u dominujących środowisk na Zachodzie, to znaczy eliminowanie niepełnowartościowego życia. Ja świadomie odwołuję się do takich bardzo nieprzyjemnych stwierdzeń, bo niepełnowartościowe życie to jest termin nazistowski, ale to jest bardzo podobne podejście. To znaczy, że stwierdza się, że w pewnym momencie to życie zaczyna być niepełnowartościowe, zaczyna być uciążliwe, więc lepiej je przerwać.
My nie wiemy do końca tak naprawdę, znamy wypadki budzenia ludzi ze śpiączki, znamy wypadki ludzi, którzy funkcjonowali potem w sposób normalny. Medycyna nie jest nauką idealną, nie ma takich nauk. Nie ma, ta decyzja, to jest bardzo charakterystyczne, że sąd brytyjski stwierdził, że nie są ważne jakiekolwiek taśmy nagrania, jak ten Polak wygląda i się zachowuje, ważna jest opinia lekarzy. To by znaczyło po prostu, że ta opinia lekarzy jest niewzruszalna. Ale już za dużo mówię, więc powtarzam raz jeszcze, że to jest rzeczywiście triumf cywilizacji śmierci. Właśnie, takie słowa, bardzo mocne słowa, ale były powtarzane także z ust, padały także z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tu wiceminister sprawiedliwości, jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka, czyli Marcin Warchoł, podejmował właśnie te działania razem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. No nie udało się. Pytanie, czy nie udało się, bo przerwano nam w połowie drogi. To jest cytat z Marcina Warchoła. Pytanie, czy to pokazuje też jakąś słabość państwa polskiego, czy sądy brytyjskie po prostu nie chciały uznać orzeczenia sądu polskiego? Jak na to patrzeć, Jacek Liziniewicz? No, na pewno nie świadczy to o jakiejś wielkiej sile państwa polskiego, to z pewnością, ale też ja nie wyobrażam sobie, co państwo polskie więcej mogło w tej sprawie zrobić. No, naprawdę sięgnięto po wszystkie kruczki prawne i wszystkie możliwości. I tutaj no, mam takie nieodparte wrażenie, że pan Sławomir został po prostu przez system i przez Wielką Brytanię potraktowany jak przedmiot, który już, no, który najlepiej by było, gdyby skończył swój żywot, bo no bo się po prostu, no, bo jest po prostu zachorował i najprawdopodobniej nic z niego nie wyjdzie z tej sytuacji. No to jest myślenie, które jest mi skrajnie obce i myślę, że większości ludzi w naszym państwie. Też jest, no niestety, no, ja tutaj się w pełni zgadzam, że no, mamy do czynienia z triumfem cywilizacji śmierci. No i jedynie wystarczy, no jedynie można nad tym ubolewać, no bo, no bo w tym momencie niewiele już się da zrobić. No, też jest tak, że medycyna nadal jest dla nas wielką zagadką, no, chociażby kwestia leczenia koronawirusa i tego, jak pokazuje, jak skomplikowanej materii się poruszamy, a tutaj mamy do czynienia z ciałem, z relacją z psychiką i tak dalej, i tak dalej. No to naprawdę jest to dla nas wielka, wielka tajemnica. Okazuje się, że można podjąć tą decyzję w oparciu o tak naprawdę w czyjeś widzimisię. No tutaj jest to szalenie przykre, ale to chyba musi się tak kończyć, kiedy patrzymy na człowieka nie jako na człowieka, ale no jest to, mam wrażenie, taki element społeczeństwa konsumpcyjnego, który w człowieku widzi tylko potencjalny zysk, a w chorym człowieku tylko potencjalny koszt. No i tutaj niestety coś potwornego, o czym pan mówi. No ale takie wnioski się niestety nasuwają. Są jednak opinie, tu polscy opozycjoniści dzisiejsi, można by powiedzieć, politycy w ten sposób mówili, Borys Budka: gdybym ja był dzisiaj ministrem sprawiedliwości, nie podjąłbym się tej próby ratowania człowieka. Inne osoby, choćby Tomasz Terlikowski, to zawsze decyzja rodziny, a żona tego człowieka, świętej pamięci już pana Sławomira, zgodziła się, walczyła o życie matka i siostra. No były także opinie, że to wewnętrzny konflikt tej rodziny. Czy tak jest w istocie? Czy państwo powinno chronić życie ludzkie? Po prostu, no, życie ludzkie chyba nie podlega decyzji żony czy siostry. Tak mi się wydaje. Krzysztof Świątek. No absolutnie nie podlega, dlatego że nie wiemy do końca, jakie były relacje w tej rodzinie.
Zawsze można sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład, mówię teraz hipotetycznie, nie odnoszę się do tej bezpośredniej sytuacji pana Sławomira, mówię hipotetycznie, że na przykład żona może być w jakiejś sytuacji zainteresowana, mogłaby być zainteresowana odejściem męża, no bo na przykład, nie wiem, jest jakaś duża polisa ubezpieczeniowa, państwo musi w takiej sytuacji wkraczać. Ta sytuacja, no, odpowiadając na pytanie, czy pan Sławomir musiał umrzeć. Nie, nie musiał umrzeć. Nie dano mu szansy. Słuchając, tutaj bazuję na opinii jednak eksperta, który się wypowiadał w kilku stacjach telewizyjnych na ten temat, profesora Jana Talara, neurochirurga i specjalisty w neurorehabilitacji od 45 lat. Człowieka, który, profesora, który wybudzał wielu pacjentów. On, patrząc na zdjęcia jeszcze z końcówki roku pana Sławomira, mówił, że podjąłby się wyprowadzania tego człowieka. Nie wiadomo, czy do pełnej sprawności. Nie dano mu szansy na to, żeby profesor Talar mógł go wyprowadzić. Ale mówił o tym, że ten człowiek samodzielnie oddycha, reaguje na rodzinę. Widzieliśmy jego łzy, widzieliśmy jakby w opinii profesora Talara błagalne spojrzenia w kierunku siostry, aby go ratować. Jest, jeżeli chodzi o postawę rządu, postawę państwa polskiego, uważam, że państwo polskie zrobiło wszystko dla ratowania tego człowieka. Podjęto się ekstraordynaryjnych działań, tak jak właśnie nadanie statusu dyplomaty. Warto się teraz zastanowić nad retorsjami dyplomatycznymi, bo skoro to był już polski dyplomata i my nie mogliśmy uzyskać od państwa brytyjskiego naszego dyplomaty, no to warto się zastanowić, czy tylko jakaś nota protestacyjna powinna kończyć tę sprawę. Można się zastanowić, ja nie jestem tutaj, nie chcę podsuwać jakichś odpowiedzi, ale to jest też aspekt do rozważenia. Tu stawiamy na koniec średnik, jedno zdanie, bo jeszcze Eliza Olczyk, pani redaktor. My wszyscy możemy się znaleźć w takim stanie. W takim stanie jak pan Sławomir, po wypadku samochodowym. I teraz jest pytanie, czy nawet jakieś osoby z zewnątrz mają decydować, czy obce państwo ma decydować o naszym statusie, jeżeli doznamy tego wypadku za granicą, czy państwo polskie będzie miało instrumenty, żeby nas w takich sytuacjach ratować? Marcin Warchoł zapewniał na naszej antenie, na antenie telewizji w Polsce.pl, że będzie pracował nad uproszczeniem tej ścieżki w takich albo podobnych przypadkach. A takie przypadki były, co prawda nie ze strony polskich obywateli, ale pamiętamy przypadek Alfiego Evansa, prawda? Wówczas to Włochy nadały mu obywatelstwo. Papież prosił, żeby go przetransportować. Tam również się nie udało. Czy to Wielka Brytania rzeczywiście zmierza w takim kierunku cywilizacji śmierci? Jak na to patrzy też, jeśli chodzi o ścieżkę prawną na przyszłość, pani redaktor? Już proszę, podsumowując też niestety. Podsumowując to ja myślę, że po prostu Wielka Brytania broni tutaj jakby takiej zasady, że na swoim terenie to ona ma jurysdykcję i dlatego nie zgadza się, żeby inne państwa czy inne sądy innych państw się tutaj w to wtrącały. No tak mi się wydaje, bo innego powodu tej odmowy dotyczącej przewiezienia tak tego naszego obywatela do Polski to ja nie widzę. Więc myślę, że tylko, że to jest ten powód. Natomiast ja uważam o trochę inaczej niż panowie, że ta sprawa jest szalenie złożona, że tam jednak były badania pokazujące śmierć pnia mózgowego. Tam była decyzja żony, czyli w tym momencie najbliższej rodziny, o tym, że ona się zgadzała na to, żeby dokonać odłączenia od aparatury podtrzymującej życie. I tam był wyrok sądu. I proszę państwa, no u nas też sądy decydują o takich sprawach i czasami też decydują o tym, że trzeba kogoś odłączyć od aparatury podtrzymującej życie, bo naprawdę można w ten sposób trzymać ludzi przez wiele lat w takiej aparaturze. Ale jest klinika Budzik i właśnie tam chciano położyć tego człowieka, przecież ludzie się wybudzają po latach. Mieli pełne prawo do tego, żeby go przywieźć, żeby go położyć w tej klinice i żeby rzeczywiście zobaczyć, jak to dalej będzie trwało. No ale sąd brytyjski uznał, że jednak to jest jego jurysdykcja. I tu niestety musimy postawić kropkę. To wszystko w naszym programie. Bardzo serdecznie dziękuję. Tematy bardzo ważne, bardzo smutne też zakończenie tej rozmowy i tego programu. Niemniej
niemniej jednak gorące podziękowania dla naszych gości. Eliza Olczyk, dziękuję bardzo. Bronisław Wilstein, kłaniam się nisko, dziękujemy. Przede wszystkim za ten apel wystosowany, dziękujemy, bo to po tym były podjęte też mocniejsze działania. Krzysztof Świątek, dziękuję bardzo. Jacek Liziniewicz. Dziękuję, kłaniam się państwu i państwu przed telewizorami również się kłaniam. Zdrowia niezmiennie życzymy przez cały czas i zapraszamy nieustająco. Gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl, a także nasz nowy program, co do którego zapraszamy co tydzień, godzina 11, niedziela. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.